Nie. No, słuchamy. No, w tym zacnym punkcie będziemy biegać. Co? Tak, będziemy biegać. Wybieracie jedną osobę z waszej zacnej ekipy, która powinna nie prześcignąć, podkreślam, nie prześcignąć. Karolinka. Nie. No, myślę, że patrolowa będzie dobra. I co? Nie prześcigałeś już kiedyś. Plus dwie osoby, jedna tutaj na start, druga tam na koniec. Ja idę tutaj na start. Przed kałużą jeszcze. A gdzie mam stawić zapadnie? Gdzie stoję? Tutaj jest linia startu. Tam? Tak? Tutaj jest. I teraz? Ta linia na punkt, gdzie musimy biegać, a biegałem w podstawówce. Więc myślę, że dacie mi trochę fory. Nie. Bo jak na razie dobrze nie idzie. My też w podstawówce biegaliśmy, chociaż jesteśmy w podstawówce. To normalnie. Dobra. Słuchajcie. Jedna osoba tu zostaje, a reszta się na bok. Dobra. A, pójdziemy tam na bok. Tutaj, Kamil. Tutaj, Kamil. A reszta patrolu może pomyśleć. Nie nagrywaj tego. Muszę. Nie nagrywaj. Muszę. Spoko! To się zastanowię, co możemy zrobić. Bo w sumie jestem głodny, a mam tylko jedną kanapkę. No to już jedzie. Dobra, stawaj na tor i biegamy. Serio? Ja mam się z tym wyścigować? Tak, żebym wygrał. Ale tak, żebym wygrał? Dobra. Co mogę ci dać? Biegniemy do koleżanki. No. Po pierwszej dostę. Tam high five, a ty to. O kurde! Zwykłe było, o co wam chodzi? Leć do nich, powiedz, żeby się zatrzymali. Biegli. Tak, w glanach. A czego nie? Stary, ja mam desanty, prawie to samo. Prawie. Tylko, że ja muszę biegać. A ja nie muszę. Stójcie! Nie tak szybko. Dobra, 3, 4, 3. Było ruch. Poczułem jej dłoń na moim palcu. Jeszcze raz? Chodź. No co? No weźcie mi tym, nie ruszajcie, bo ja też tutaj tworzę stół. Tak. Zielono. No nie, nie. Ale pierdola. Ty wiem. Ej, zmierzyłaś nam tylko pan. Nie dzisiaj. O, udałem tu kończy. Dobra. Ja też bym skończył tak. Dobra, i tak się uciekłem. Ty i tak raj. Ręce se upaprzesz. Jolo. Taka jesteś, szalona. Jezus Maria. Nie. Tylko Kamil, jak będzie wstać, to może, żebyście się nie podbudzili. Nie! Czy to dziewiątka? A ja owszem. Tak, to dziewiątka. Może będę chodzić cały dzień w równo. Dobrze. Widzisz, jak się poświęca? Zmazał się mazek. Piękny. Dobra, daj się. Kto ciskał? Go, o czym my się wszyscy? Kurde. Wygraliśmy! Brawo! Brawo! Pięknie! Gdzie? Chyba wygrali. Chyba. Gdzie? Chyba tak. Co, a tam centralnie po tego kika. Tak, co? Tak, na moim punkcie macie sobie zrobić gadki, takie jak ja mam, z tego materaca i z tego sznurka. I potem macie walczyć ze mną. Jedna osoba? Jedna osoba. Bądźik? Bądźik? A może ja? Dobra, ty! Jak chcecie, obojętnie. Dobra, to chodźmy. Idziemy go ogarnąć. Co idzie? Co w końcu idzie? Ty. Marku, chodź. Marku, chodź, daj. Daj, potrafię na tym.
A nie może dobra. Lepiej na odwrót, żeby czerwone było na wierzchu? Obojętnie. Nie, ja chcę zielone. Olka! O chwilę ci tutaj. Może cierpi. Wyjdź ci kodem. Wyśmiesz. Trzymajcie wyżej. To może wyżej. Trzymaj. Pociągnij to jak najwyżej możesz. I trzymaj. Dobra. Troszkę ja tam obrać. Tylko nie tak wysoko, no. Czekaj, to jeszcze raz może to wleźmy. No. Ale tu masz ten sznurek. Dobra. Jak gdybyś się trzymało, to zrobimy. No i zaciskaj. Dobra. Bo z paną gadki automatycznie przegrywa się. A, no to czekaj, stań kodem tam i zaciśnij. To nie boli, jak się zaciska, jak wiesz, to było. Tylko mnie ciągnie. O, przepraszam. Trudno, masz problem. Życie. Jakbyśmy ci wnętrzności zgniatali, to krzyż. Poluzuje się. Aha, tu jest sznurek. Obróć cię bardzo, powiedzmy. Masz tutaj ten. Mam to. Dobra, ciągnę. A, dziewiątka jeszcze druga. To jeszcze dwa patrole. Patrz. Dobra, czekaj. Trzymaj ten sznurek. Dobra. I co ci do życzki? Bartek. Na chwilkę. Dobra. Okay. Ja chciałbym wam powiedzieć. Mal wśledziony. A to też dużo. Czyli tak połowa. No. Co? A wiem, bo jest tutaj kłodem. Idzie no. Za nami. Dobra, jeszcze trzymaj. Poskocz. Dobra. Dobra, czekaj, jeszcze tego bym nożyczki poproszę. Mogę nożyczki? Ktoś ciągnie za tyle? Nie. Będziesz nie, ja będę sobie wyszedł. Super. Czy masz na kieszeni otworki? Piękna kokardka, Bartku. Mikołaj. Podtrzymasz teraz. Ja cię pociągam, nie Mateusz. Więcej mi Mikołaj to jest. Dobra, już. Dobra. Olaj. Taki Bartek. Na walanka. Bartek! Bartek, ciągnij się. Cześć Bartek. Kolega. Od razu się mam przywołać tam, w tym jest. Czekajcie! Jeszcze jeden! Karimatą bez karimatą. A o co ogólnie chodzi? Ale nie tak. Kur. Aha, tak. Są tam. No dobra, słuchajcie. Słuchajcie. No, słuchamy. No, stańcie sobie wszędzie. Słuchajcie, tak w ogóle ja jestem Falbala oraz mój kolega Rotus. Żeby nie było, że super. Więc tak, w naszym punkcie jest gra słowna. Waszym zadaniem będzie wymyślić temat, a później zadawać sobie do tego pytania. Możecie tylko zadawać pytania, nie możecie odpowiadać w postaci twierdzącej, ani nie możecie się śmiać. Jeżeli ktoś się zaśmieje lub... Turendy! Ziemniaki niszczycie! Ziemniaki były zebrane! Właśnie. Masz problem! Dookoła!
Przedłużki? Więc tak, jeżeli ktoś odpowie lub się zaśmieje, jedzie na koniec. Więc tak, wymyślcie sobie szybko temat. Obojętnie, cokolwiek. I macie szybko odpowiadać. Ziemniaki. Ziemniaki. Wykopki. Okay. Zaczynasz ty, tak? I ty stoi, jesteś tutaj? Kamila. Tak. Kamila, tak? Bartku, byliście. Okej. I może co? Tak, jak to ma być? Ja zadaję pytania, czy tak, i ty musisz... Zadajesz pytanie. Wiesz, co chodzi, Misiek? Nie. Zadajesz pytanie. Zadaję pytanie, oni zadają pytanie. Tak, tak. Pytanie, pytanie na pytanie. Patrz, to... jak on ci zada pytanie, to ty musisz mu odpowiedzieć pytanie. Czuję ci, czego nie gra. Spróbuję? No właśnie. Idź tu. Okej, no. Zaczynam? Tak. Gdzie te ziemniaki? Odpowiedz pytanie. Zapytaj się go coś. Na temat ziemniaków. Ile koszują? A gdzie mogą być? Obok ciebie. A nie są w McDonaldzie? Te frytki z McDonalda się robi z ziemniaków? Bo nie jesteście w tej samej drużynie. Nie, ale pomagam. Spoko. To może Amonia przejdzie tutaj. Monia. Bo będzie chyba, ale wyrównane szanse będą. To Monia, ty. Jestem pierwsza? Ty. Nowy temat musimy mieć. Jest noc, jesteście w sklepie spożywczym, próbujecie okraść sklep. O, jak to zrobimy? A gdzie są pieniądze? A masz nóż? A masz pistolet? Ja mam nóż. Ja miałam wziąć pistolet? A może mój sprzedawca? O nie. No, teraz ty. Jaki temat macie? Szybciutko. Buty. Buty, super. No to zadaj mu pytanie na temat butów. Czy buty są wygodne? Szpilki czy koks? Czy glany? Śmiałeś się, Paweł. Śmiałeś się. Śmiałeś się. Odpocznijcie sobie. No. Buty. Dalej buty? Tak, buty tylko raz. A więc mamy... Nie wiem. Ale jakie buty? Szpilki, koturny czy jakie? Bo ja wiem. Klapers. Ty się nie wydałaś jakie buty, więc skąd te chyzły? Jakie? To nie było pytanie. Przegrałeś teraz. Pytałem się jakie. To było pytanie, a koleżanka odpowiedziała twierdząco na koniec. No teraz ty, pando. A ja tak była. No nowy temat, szybciutko. Kurtka. Kurtka, no to zadaj mu pytanie na temat kurtki. Masz dzisiaj kurtkę? Frystaku pewnie tak, ale nie lubię jej. A ty masz jakąś kurtkę? To było twierdzące pierwsze. No, no i na koniec. Jak tak przeciągasz to... No. Dalej kurtka? Tak. No, szybciutko. Ale ja czekam. Ty. Jaka jest kurtka? A jakie lubisz? A jakie ty lubisz? Pokażę to szybko, bo czas to jest szybko. 5, 4, 3, 2. Następna. Dalej. Kolejny temat? Tak. Co sądzisz o jej kaloryferze? A co ty sądzisz? Mi się bardzo podoba, ale czy nie lepszy byłby czerwony? A może jednak złoty? Nie wiem, tylko też nie wiem, dlaczego ona się zasłania peleryną. Jak sądzisz? A jak ty sądzisz? Ja nie sądzę, ja myślę. A ty jak byś wolała? A ja nie wiem. Tak. Może fioletowa. Nie wiem, a czego są takie wzory tutaj dziwne? Jak to sparkałeś, to są. No szybko, szybko zaśmiałaś się, następna osoba. Taka, rób to, ja sam się pochodzi. No, może inny temat, ty tak, ty. A nie lepiej różowa? Różowa ma chyba sznurówki, nie sądzisz? Szybko, szybko. Szybko. 5, 4, 3, 2, 1. Wygraliście. Wasza grupa wygrała, bo jesteś, ty byłeś pierwszy. To by było na tyle. Jeżeli się pozamienialiście...